wstydliwa, jednakże bardzo powszechna i zwłaszcza tak jak Basia powiedziała, w tym okresie powakacyjnym coraz więcej pacjentów zgłasza się do nas tak naprawdę ze swoją próbką, tudzież do punktu pobrań, celem wykonania badania. Nowoczesna diagnostyka molekularna pozwala przede wszystkim przyspieszyć tą drogę diagnostyczną i szybciej otrzymać wyniki. Niestety brak nieleczonej infekcji, brak wyniku, brak przebadania się prowadzi do groźnych powikłań, zwłaszcza u kobiet starających się o ciążę oraz u kobiet ciężarnych. Jakie infekcje wywołują, jakie patogeny wywołują infekcje intymne i dlaczego należy je bezwzględnie leczyć? Objawy są wspólne bardzo często dla wszystkich infekcji, o których dzisiaj tutaj będziemy mówić. Przede wszystkim jest to wydzielina o specyficznym, nietypowym zapachu, świąd lub pieczenie, zaczerwienienie obrzęk, suchość w pochwie, kłujący ból okolic intymnych podczas stosunku, bolesne oddawanie moczu. Nie każda infekcja intymna objawia się wszystkimi wymienionymi symptomami. U części osób jest skąpo objawowa, natomiast jakiekolwiek symptomy należy już bacznie obserwować i rozważyć pójście do lekarza. Wśród najpopularniejszych drobnoustrojów, które powodują infekcje intymne, możemy wymienić przede wszystkim chlamydię traumatis, Neisseria gonore, mykoplazmę genitalium, mykoplazmę hominis, ureaplazmę uralitikum, ureaplazmę parvum, gardnerelle czy rzadziej spotykane staflokokusa, tudzież streptokokusa. Ale również te inne patogony, o których będą mówiły moje koleżanki, czyli kiła, czyli trichomonas, candida albicans, wirus HSV, wirus HPV, niestety są z nami obecne w życiu codziennym. Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez waginalny, analny lub oralny stosunek płciowy, przez kontakt genitaliów z innymi genitaliami, współdzieląc zabawki erotyczne, podczas kontaktu błon śluzowych lub uszkodzonej skóry z płynami ustrojowymi. No i bardzo często niestety u nieświadomych matek podczas ciąży lub podczas porodu przechodzi takie zakażenie z matki na dziecko. Chlamydia trachomatis bardzo często nie powoduje żadnych objawów. 70% kobiet i 50% mężczyzn w ogóle nie wie o tym, że jest zakażonych. Niestety chlamydia jest odpowiedzialna za poronienia nawykowe i za problemy, zwłaszcza z zajściem w ciążę i z utrzymaniem ciąży. Zakażeniu chlamydią w trakcie kontaktów seksualnych ulega na świecie 100 milionów osób rocznie, więc naprawdę jest to niebagatelna liczba. Noworodki zakażają się od matek z chlamydiowym zapaleniem szyjki macicy i objawia się to u nich zapaleniem gałki ocznej, zapaleniem spojówek czy zapaleniem płuc. Także badanie standardowo zleca się pacjentom przygotowującym się do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, ale obecnie również w zasadzie wszystkim kobietom starającym się o zajście w ciążę, tudzież na początku ciąży, aby wykluczyć taką infekcję. Objawy, tak jak już wspominałam, krwawienia, stany zapalne jajowodów, ropna wydzielina, okołoporodowe zakażenie noworodków, u mężczyzn wycieki zapalne, stany cewki moczowej, bolesne oddawanie moczu, czy ogólnie szeroko pojęte stany zapalne na jądrze. Kolejnym z naszych patogenów jest Neisseria gonore. Neisseria jest bakterią atakującą głównie nabłonek cewki moczowej, szyjki macicy, rzadziej odbytnicy i gardła. U kobiet powoduje zapalenie jajowodów oraz jajników, mogące prowadzić do bezpłodności. U mężczyzn powoduje zapalenie na jądrze lub zapalenie gruczołu krokowego, co może doprowadzić również do bezpłodności. U noworodków może dojść do zarażenia podczas porodu od niewyleczonej matki, czyli dokładnie tak jak w przypadku chlamydii. Według WHO rocznie na całym świecie tą bakterią zakaża się około 70 milionów osób.
objawy analogiczne niestety we wszystkich infekcjach intymnych, stąd szeroko patogeny o szerokim spektrum, gdzie my podczas jednego badania jesteśmy w stanie zbadać lub wykluczyć przede wszystkim inne patogeny, są korzystne dla pacjenta, bo w krótkim czasie możemy otrzymać informację pełną na temat naszego wyniku. Objawy, wróćmy do nich, nieregularne miesiączki, upławy, ból w podbrzuszu, częste oddawanie moczu, podrażnienie, zaczerwienienie, krwawienie po stosunku płciowym lub międzymiesiączkowe, zapalenie jajowodów i jajników u mężczyzn, gęsta równa wydzielina z cewki moczowej, zaczerwienienie penisa, bolesne oddawanie moczu, zapalenie na jądrze, zapalenie gruczołu krakowego. Kolejnym z patogenów, a w zasadzie dwoma bardzo często spotykanymi, to są Mycoplasma hominis i Mycoplasma genitalium. W populacji polskiej częściej zdecydowanie występuje Mycoplasma genitalium. Infekcje występują powszechnie u osób aktywnych seksualnie, nawet u 50% z nich. I większość osób w zasadzie przechodzi je bezobjawowo i nie odczuwa żadnych dolegliwości. To zakażenie najczęściej dochodzi drogą płciową pomiędzy partnerami lub w czasie porodu z matki na dziecko. To, że nie ma objawów, to wcale nie znaczy, że nie są to, że są to bakterie, które byłyby obojętne dla organizmu. Również powodują stany zapalne cewki moczowej, powodują występowanie stanów zapalnych pęcherza moczowego, mogą nawet doprowadzić do posocznicy czy zakażeń układu nerwowego. Jeżeli objawy się pojawiają, to będzie znowu ból podczas stosunków, ból w trakcie oddawania moczu, stany zapalne cewki moczowej, zapalenie pochwy szyjki macicy, stany zapalne pęcherza moczowego, u mężczyzn zapalenie cewki moczowej, czy też właśnie stany zapalne pęcherza moczowego. Kolejnymi z patogenów są ureaplazmy, ureaplazma uraliticum, ureaplazma parvum. U kobiet objawy infekcyjne zlokalizowane są przede wszystkim w obrębie dolnego odcinka dróg moczowo-płciowych. Ureaplazma uraliticum jest przyczyną zapalenia szyjki macicy, endometrium, jajowodów, narządów miednicy małej. Jednym z objawów jest ból i pieczenie w okolicy cewki moczowej, szczególnie podczas oddawania moczu. Różnicowanie obydwu gatunków jest celowe, ponieważ dużo większe znaczenie kliniczne, szczególnie w odniesieniu do patologii ciąży, wykazuje ureaplazma uraliticum. Nieleczone zakażenie, zwłaszcza u mężczyzn, może powodować zapalenie prostaty lub nerek. Może się także wiązać z obniżeniem płodności, ponieważ nasienie zarażonego mężczyzny zawiera mniejsze ilości cynku i selenu, co obniża jego jakość, obniża ruchliwość plemników, a zatem szansa na zapłodnienie maleje. Znowu analogiczne objawy, ból podczas oddawania moczu, kłucie w cewce moczowej, parcie na pęcherz, trudności w utrzymaniu w ogóle moczu, zapalenie szyjki macicy, zapalenie prostaty, nerek czy bezpłodność. Kolejnym z patogenów jest rzęsistek pochwowy. Jest to pospolity patogen na całym świecie. Jest to pierwotniak powodujący rzęsistkowicę. Jest najczęściej występującą niewirusową chorobą przenoszoną drogą płciową. Według WHO rzęsistkowica stanowi 90% wszystkich zakażeń przenoszonych drogą płciową. Oszacowano, że na świecie zakażonych jest około 8% kobiet oraz 1% mężczyzn. Po raz kolejny w zasadzie będę wymieniała te same objawy. Obfite, żółto-zielone, pieniste upławy o nieprzyjemnym zapachu, świąt, pieczenie, podrażnienie, ból podczas stosunku, dyskomfort podczas oddawania moczu, częste oddawanie moczu. Także wszystkie te patogeny, o których w ogóle dzisiaj rozmawiamy, powodują bardzo podobne objawy. Wszystko, co powoduje dyskomfort, powinno nas skłonić, aby udać się do lekarza. Jakiekolwiek objawy ze strony układu moczopłciowego, czyli ból i pieczenie podczas oddawania moczu, upławy, pojawienie się ropnej wydzieliny, ból jąder, ból okolicy moczny, ból w podbrzuszu, parcie na mocz,
czy jakiekolwiek zmiany skórne, wysypki, pieczenie, zaczerwienienie, nadżerki, obrzodzenia w obrębie jamy ustnej, w obrębie okolic intymnych powinno nas skłonić do pójścia do lekarza i przebadania się w kierunku infekcji intymnych zwłaszcza. Dlaczego diagnostyka z wykorzystaniem metod real-time? Jest niezwykle czuła i szybką metodą. Pozwala na wykrycie patogenu nawet w przypadku infekcji bezobjawowych. Jest przydatna w wyjaśnieniu niejednoznacznych objawów klinicznych. Wykrycie koinfekcji, zarażenia przez kilka patogenów jednocześnie, co niestety zdarza się dosyć często, że oprócz występującej na przykład chlamydii trachomatis, pacjent zakażony jest jeszcze, nie wiem, mykoplazmą, ureaplazmą. Objawy są tak naprawdę wszędzie podobne, natomiast przy tych różnych patogenach, zwłaszcza przy występowaniu koinfekcji, należy zastosować troszeczkę odmienne leczenie. Badanie PCR skraca ścieżkę diagnostyczną. Lekarz może postawić szybciej diagnozę oraz później wdrożyć celowane leczenie. W ofercie naszego e-sklepu mamy dwa badania wysyłkowe, bo wiemy, że niestety w całej Polsce nie ma dostępnych, inaczej, nie wszędzie mamy dostępne punkty pobrań, zwłaszcza ginekologicznych. W związku z powyższym w naszej ofercie można zakupić zestawy do samodzielnego pobrania, z których wykonujemy potem właśnie badanie w kierunku 7 patogenów najczęściej występujących w infekcjach intymnych. Od mężczyzn, ponieważ problem z pobraniem samodzielnie w mazurce moczowej niestety jest dość duży, proponujemy pobranie próbki moczu, którą zaraz po pobraniu przenosimy za pomocą załączonej pipetki do podłoża dedykowanego, do buforu transportowego, gdzie ten mocz zostanie zabezpieczony i nie będzie podlegał rozkładowi przez enzymy. Jest to bardzo dobry materiał do badania. Tak naprawdę mocz z cewki moczowej wypłukuje potencjalnie wszystkie patogeny, także jeżeli jest takie zakażenie, z próbki moczu też możemy je wykryć. Przed pobraniem takiego materiału przede wszystkim zachowaj 7 dni przerwy po leczeniu środkami przeciwdrobnoustrojowymi. Przez okres 48 godzin przed pobraniem zrezygnuj ze współżycia płciowego. Przez 24 godziny przed pobraniem ogranicz zabiegi higieniczne narządów płciowych. Zachowaj 1 dzień przerwy po badaniu ginekologicznym lub USG. Nie pobieraj materiału w trakcie krwawienia miesiączkowego. Wstrzymaj się z oddawaniem moczu na co najmniej 2 godziny przed pobraniem próbki. Jak leczyć? Leczenia są celowane w zależności od tego, co zostanie wykryte. Lekarz będzie dobierał leczenie antybiotykoterapię, leki przeciwgrzybicze albo leki przeciwwirusowe. Aby ograniczyć takie zakażenia, powinniśmy stosować profilaktykę, przede wszystkim edukację seksualną już od najmłodszych lat. Należy przestrzegać zasady higieny, unikać ryzykownych kontaktów seksualnych i częstego zmieniania partnerów. Stosować antykoncepcję barierową. Należy również stosować profilaktykę wtórną, czyli badania po ekspozycjach seksualnych. W przypadku wystąpienia infekcji należy jak najszybciej włączyć celowane leczenie obejmujące zarówno partnera, jak i jego partnera seksualnego. Czasem pytacie Państwo, dlaczego u mnie został wykryty patogen, a u mojego partnera nie. Zdarza się tak, może być albo to bardzo wczesny etap infekcji i jeszcze nie zostało to wykryte, albo drugi z partnerów ma lepszą odporność, się nie zakaził. Niezależnie od tego, czy infekcja została zdiagnozowana u jednego czy u dwóch partnerów, należy leczenie wdrożyć, pamiętajcie, u obojga partnerów. Choroby weneryczne to nie jest powód do wstydu. Natychmiast reaguj, gdy zauważysz niepokojące objawy, działaj prewencyjnie, szybko diagnozuj, poddawaj się właściwej terapii. Tylko w ten sposób unikniesz poważnych konsekwencji i zadbasz o swoje zdrowie oraz zdrowie swojego partnera.